I na mnie. Sprowokowany opublikowałem filmik Jaja Wałacha. Poproszono mnie, abym uściślił kilka poruszonych w nim kwestii. Powiedziałem, że jeżdżę w ten sposób, w jaki opisał to w połowie XVI wieku Łukasz Górnicki. Dlaczego Łukasz Górnicki? Łukasz Górnicki pochodził z rodziny mieszczańskiej. Był on dość kiepskim miejscem, więc skąd ta fascynacja? Skąd pewność, że właśnie tak jeździli Polacy w XVI, XVII wieku? Otóż literat bardzo często biesiadował ze swoim bardzo dobrym znajomym Stanisławem Trojanowskim Herbuszeliga, synem Andrzeja. Stanisław Trojanowski był rotmistrzem i kawalkatorem króla Zygmunta Augusta. Liczył się do najlepszych jeźdźców ówczesnej Rzeczpospolitej. To wystarczy za wszelkie rekomendacje. Mniej więcej w tym czasie, kiedy Górnicki publikował swojego dworzanina na zachodzie Europy, pojawiła się moda na traktaty. Wskazywały jedynie słuszną drogę do tego, aby osiągnąć jeździecki sukces. Trwała i trwa fascynacja owymi traktatami. Cóż ja, prezentując swój pogląd, że opisany przez Górnickiego sposób jazdy konnej wydaje się być nie do poprawienia, cóż ja mogę temu przeciwstawić? No chyba tylko to. Wzorem naszych praojców, dość nieskomplikowany, niezmienny od wieków wynalazek, dawniej, jeśli ojciec chciał uświadomić synowi, na czym polega jeździectwo, posłużyłby się prawdopodobnie taką naukową pomocą. Siadamy. Siadamy tak, byśmy siedzieli na koniu. Proszę zwrócić teraz uwagę na to, że trzeba kiedyś wstać z tego stołka. Jeżeli jesteśmy w takiej oto równowadze, to mogę wstawać sobie dowolną ilość, albo raczej unosić się, rączki mogę mieć czy tak, prawda? Świetnie. Jeśli przesunę nóżki, o czym wie każdy, w ten sposób, robi się pewien problem. Gdyż muszę wtedy wyrzucić ciało do przodu albo podeprzeć się na kolana. Jeśli jednak to, co proponuje pan Karol Tomczyk, że należy na koniu mieć nogi tak, to proszę państwa, jak można wykonać cokolwiek, jak można się przemieścić w jakikolwiek w siodle, mając tak ułożone nogi? Jest to, owszem, wykonalne. Jak się złapie za leński, się podciągnie. Mniej więcej w czasie, kiedy Górnicki publikował Dworzanina, w Rzeczpospolitej między innymi używano takich oto siodeł, wsiadeł, siędłów. Później, w XVII wieku, zaczęto to nazywać kulbakami, kulbaczkami. Różnica na pierwszy rzut oka widoczna w oglądzie. Konstrukcyjnie też się różnią terlice obu tych siodeł. To jest dość ciężkie, bo waży około 90 kg.
to ma wagę, ma ciężar jedną trzecią tego, co to drugie. Nazywało to się jarczakiem. Był to polski jarczak. Różnica między tymi siodłami nie polega tylko na różnicy ciężaru, ale również na tym, że takie siodła używano przez około pół wieku, około 50 lat. Takie siodła używano w Rzeczypospolitej przez bez mała lat 500, bo do lat 30. XX wieku. Jest to siodełko trochę ciężkie, gdyż jak gdyby luksusowo wykończone. Jarczak z skórą kryty, z okuciami, a więc to wszystko waży. Wiele tego typu siodeł, tychże jarczaków, wyrabianych było w ten oto sposób, że terlice niezmiennie drewniane pokrywane były płótnem konopnym lub lnianym, albo co tam kto miał pod ręką, trochę potażu, trochę sadzy, wymieszane to z żywicą, wysmarowane po całości, co najwyżej skrzydełka, podtybinki, bębenki, różnie to byśmy nazywali, nie o to chodzi, były skórzane albo płócienne. W tym siodle siedzi się tak, jak od czasów górnickiego, to do lat 30. XX wieku jeździło polskie ziemiaństwo. Powstańcze kawalerie, Polacy w ogóle. Strzemiona. Strzemiona. Puśliska są niekoniecznie regulaminowe. W Polsce używano puślisk zwykle co najmniej szerokich na dwa palce. No tutaj spokojnie się mieści. Strzemiona były sposobem jakby wschodnim ciężkie. Wprawdzie w stepach, czy to zimą z powodów oczywistych, czy to latem z powodów oczywistych, bo burza, a tam przymarzanie stopy do strzemiona. Używano strzemion rogowych, drewnianych, ale starano się je dociążyć. Różnica między strzemieniem zachodnim a wschodnim, na przykład tybetańskim, mongolskim, jest widoczna. Silnie upraszczając, strzemiona wschodnie są zasadniczo co najmniej dwukrotnie cięższe od tych, jakie używano na zachodzie. Jest więc sytuacja taka. Strzemiona ważą bez mała tyle, ile całe siodło. Ma to swoje głębokie uzasadnienie. To, co pan Karol demonstruje w swoich rysunkach, to jest trzymanie pięty do przodu, a nie w dół. To, co było niezbywalną zasadą polskiej jazdy, to jest zaparcie w strzemieniu przez maksymalne opuszczenie w dół pięty. To jest przygotowanie do użycia broni. Dlaczego marnotrawię czas, kręcąc ten filmik? Gdyby chodziło o przekomarzanie z panem Karolem Tomczykiem, nie poświęciłbym nawet na to minuty. Ale jest przecież liczna grupa młodzieży, która garnie się do jeździectwa. Ci, którzy trafiają do tak zwanego sportu, czyli uczą ich instruktorzy dyplomowani lub trenerzy, o tych jestem spokojny. Nikt nonsensów pod tytułem nóżki przed łopatki konia nie będzie im serwował.
Chodzi mi przecież o grupę, która się chciałaby zaangażować w rekonstrukcję historyczną. Młodzieży, która lgnie do munduru dawnego, do dawnego sposobu jazdy. To im właśnie, zanim wpuszczą się w takie koncepta, chciałbym polecić staropolską zasadę pod tytułem: a weźcie wy sobie krzesełko, stołek albo co tam macie pod ręką i spróbujcie na nim właśnie znaleźć stosowną równowagę. Proszę się przyjrzeć temu rysuneczkowi. A teraz to. Autorem jest Stanisław Gepner, ilustrator, historyk wojskowości, twórca, współtwórca wraz z Gębarzewskim Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie, ale przede wszystkim oficer kawalerii. Jeżeli on zamieszcza taki rysunek dawnego lansiera z takim właśnie dosiadem, to różnica jest widoczna dla każdego, gołym okiem. Gdybyśmy chcieli poważnie traktować zalecenia reformatora, byłoby to dla jeździectwa historycznego bardzo źle. Gorzej jest chyba tylko z rekonstrukcją staropolskiej szermierki. O tym jestem przekonany. Podobno byłem w szczemionach bardzo usztywniony, bo jak się używa krótszych szczemion, to jest się usztywniony. Moje usztywnienie przeniosło się na wierzchowca. Zrobił się sztywny jak prącie kasanowy. Ja co prawda tego nie odczułem, ale wiedzą to pan Tomczyk i jego polubiacze. Ja nie odczułem, bo być może ten wałaszek oprócz jaj miał jeszcze wyciętą prostatę. Nie będę przeto komentował tych pana Tomczykowych rewelacji. Szkoda czasu, a zatem ad rem. Okulbaczyłem żywinę wsiędłem czarnym, które później nazywano jarczakiem, kulbaczką polską albo po prostu kulbaczką. Dosiad w niej jest taki, a nie inny, ponieważ inny być nie może. Nóg do przodu nie wysunę, ponieważ to przewiduje konstrukcja. Konstrukcja tego siodełka jest dość szczególna, a ławki posiadają odpowiednie skątowanie. Inne niż w ówczesnych kulbakach tureckich, perskich, a nawet w siodłach tatarskich. Ale to są informacje szczegółowe. Dosiad w takim siodle, jeżeli byśmy przeprowadzili linię pionową od góry do dołu, nie różni się zasadniczo od tego, jak powinno się jeździć w każdym praktycznie siodle. A mianowicie punkt ucha pokrywa się z punktem biodra i niżej z kostką. Oczywiście
To nie jest jakaś sztywna zasada. To nie jest nauka według traktatów zachodnich. To jest polska szkoła jazdy. Tutaj nikt nikomu nie narzucał. Jeżeli ktoś trzymał stopę w odstawieniu mniej więcej 30 stopni, to jest to jak najbardziej poprawne. Jeżeli ktoś trochę bardziej lub trochę mniej, to są kwestie osobnicze. Niezależnie od tego, czy był to husarz, czy był to jeździec lekki, siedział mniej więcej w ten sposób. Mogła być ta stopa trochę do przodu, mogła być trochę do tyłu, ale za każdym razem, tak jak to było w tym stołeczku, swobodnie można było się do góry unieść, albowiem przełamujące, zamachowe cięcie szablą tego wymagało. Jeszcze jedno. Taka konstrukcja siodła zapewnia kierowanie koniem przez wychylenie się. Powstaje oczywista dźwignia, która oddziałuje na konia. Gdyby było ono niższe, przylegało niemalże do grzbietu, byłaby z tym pewna trudność. W tej sytuacji można swobodnie posługiwać się bronią i nie wpadał łapami w kretowiska, byłoby prawie dobrze. Przesiodłałem i podłużyłem strzemiona. W niektórych okolicznościach jest to bardziej sposobne. Umożliwia to zresztą konstrukcja tego właśnie siodła, podobnie jak poprzedniego ławkowa, a jednak troszkę inna. W tym przypadku wysokie tylne łęki umożliwiają przeniesienie części zaparcia, które dawały krótsze strzemiona, na wyższy tylny łęk. Oczywiście w ramach rozsądku i zachowania sposobnej równowagi. Kształt i sposób formowania ławek jest bardzo pomocny przy wyrokowaniu, z jakiego obszaru jest siodło oraz w jakim okresie powstało. Ma to również duże znaczenie dla zwrotności wierzchowca. Siodła czarne, wel, jarczaki albo kulbaczki polskie moglibyśmy dzisiaj nazwać, określić mianem siodeł wszechstronnie użytkowych. Przy wyborze formy ukształtowania danych ławek występują oczywiste zależności, ale to są już szczegóły. Najważniejsze jest to, że sposób jazdy, jaki opisał Łukasz Górnicki, umożliwiał
naszym przodkom równie swobodne dokazywanie w każdym z rodzajów ówcześnie występujących siodeł. Kłaniam.